Dzień dobry, Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Głosowanie dzisiaj najważniejsze w Sejmie. No i pytanie, czy budżet przejdzie, czy budżet jest niezagrożony? Ja jestem spokojny. Jest stabilna większość, budżet jest dobry i będziemy dość długo głosować. Zaczynamy o 9, ale jestem przekonany, że przejdzie. Czyli pan jest przekonany, że budżet przejdzie, no to fantastycznie. Czy to oznacza, że PiS już nie ma kłopotu z większością? PiS nigdy nie ma kłopotu z większością. Łukasz Mejza w takim razie nie jest wam potrzebny. No, sprawa Łukasza Mejzy, mam nadzieję, nie będzie jakoś bardzo długo się ciągnęła. No, wykonał to, czego od niego oczekiwaliśmy. Zawiesił swoją aktywność. Nie po sprawie. No, to jest pierwszy krok. Oczekiwaliśmy, że zawiesi swoją działalność w ministerstwie, to zrobił. No, czekamy na ocenę całej tej sytuacji, wtedy będą ostateczne decyzje podejmowane. Ale ocena oceną, Paweł Kukiz mówi wprost. Nie ma takiej opcji, żebym pośrednio głosowaniem wspierał rząd, w którym zasiada Łukasz Mejza. No nie dość, że mówi wprost, to chyba jeszcze mówi to u pana. Zdajemy sobie z tego sprawę, no, usłyszeliśmy ten przekaz, Pawła Kukiza traktujemy poważnie i będziemy to wszystko brali pod uwagę, no, będziemy też z Pawłem Kukizem rozmawiać. Ale będziecie rozmawiać z Pawłem Kukizem, to fantastycznie, tylko musicie tak naprawdę podjąć decyzję nie w sprawie Kukiza, tylko w sprawie Mejzy. Panie pośle, zakończmy już w ogóle jakoś ten spektakl, bo trochę za długo się ciągnie ta telenowela. Prosta sprawa. Czy Łukasz Mejza zostanie zdymisjonowany? Nie wysłany na urlop dla podratowania zdrowia czy reputacji, tylko zdymisjonowany. Decyzji jeszcze nie ma, nie ja ją podejmę, ale to jest, no, jeżeli się okaże, że te zarzuty bardzo poważne rzeczywiście utrzymają się, no to panie nie wykluczam tego. Panie pośle, przecież problemem nawet nie jest to, że panu ministrowi Mejzie zarzuca się popełnienie poważnych przestępstw, tylko problemem jest to, że ciągnie się za tym pewien zapach. Nie najlepszy, powiedzmy, zapach. Nie chcę mówić fetor, okej? Okay? Znaczy, no jeżeli po prostu koleś, przepraszam, nie chciałbym tak się wyrażać, jeżeli ktoś obiecuje, to przejęzyczyłem się, jeżeli ktoś obiecuje ludziom, którzy mają dzieci naprawdę chore terminalnie albo bardzo ciężko, cudowną terapię, z którą wyśmiewają lekarze, mówią, łapią się za głowę, no, poseł Piecha mówi, że nie słyszał o takich cudach na kiju i on im to obiecuje i próbuje ich naciągnąć na 300 tysięcy złotych i pan mi mówi, będziemy to badać, badacie to od miesiąca, od dwóch. No Chryste, panie. Pełna zgoda, no sam w ogóle taki pomysł, gdyby ktoś na niego wpadł, jest absolutnie horrendalny, no tylko... Czyli nie potrafi pan powiedzieć, bo mamy większość, ale musimy prosić Mejzę, żeby na nas głosował, tak? Ja nie wiem, czy poseł Mejza dzisiaj będzie dzisiaj na sali. Dzisiaj nie będzie, natomiast tak w ogóle jest nam potrzebne. Generalnie istotą parlamentaryzmu jest w pewien sposób posiadanie większości, ale tak jak mówię, nie jest poseł Mejza nie jest objęty ochroną, jeżeli taka decyzja zapadnie w oparciu o sprawdzanie dokumentacji i wszystkich okoliczności tych opisanych w mediach, to cały czas dymisja jest absolutnie możliwa. Panie pośle, dobrze, to zostawmy Łukasza Mejzę, bo mam takie pytanie, ile kosztuje poseł? Znaczy, ile PiS jest w stanie wydać na to, żeby mieć posła? No, jest kampania wyborcza, są limity, to się dzieli na kandydata i mniej więcej można oszacować. A jakbyście chcieli kupić posła na przykład, to ile jesteście w stanie wydać? Nie, to nie jest tak, że takiego posła się kupuje w każdym sklepie co z posłami. Pan opowiada? Oczywiście, że są takie sklepy z posłami. Historia zna takie przypadki. Pan jako miłośnik historii zna historię rewolucji francuskiej posłów z ugrupowania Bagno, że oni się tak nie nazywali, ale wszyscy tak o nich mówili, bo można ich było kupić. Mam wrażenie, że to jest istota parlamentaryzmu w wielu krajach, w Polsce na pewno, ale... Ja może jestem nieobiektywny, jestem sędzią we własnej sprawie albo w sprawie mojej własnej grupy zawodowej, jednak będę oponował. Ale przecież ja nie twierdzę, że wszyscy. Ale na przykład pani Małgorzata Janowska. To jest posłanka, która weszła do Sejmu, przypomni pan z jakiego ugrupowania? Aktualnie z Prawa i Sprawiedliwości. Poprzednio od Pawła Kukiza.
Tak, pani Małgorzata Janowska wchodzi do Sejmu, a później jest w PiSie. No ale później w tym PiSie, przypomnę panu, no nie chce już być. Z jakiegoś powodu odchodzi i zakłada Polskie Sprawy. I te sprawy polskie ją zaprowadziły z powrotem do PiSu, ale na osłodę pożegnania się z Polskimi Sprawami została właśnie dyrektorem ekonomiczno-finansowym elektrowni Bełchatów. To jest 30-40 tysięcy, najmarniej licząc, miesięcznie. Czyli tyle kosztuje poparcie rządu Mateusza Morawieckiego. No jednak bym takich wniosków nie wyciągał. Nie, niech mi pan wyciągnie inny, logiczny wniosek w tej sytuacji. Słucham. Nie znam szczegółów tej sprawy, ale pani poseł pracowała w tej spółce jeszcze chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, zanim była posłem. Więc... Tak, i chce mi pan powiedzieć, że pani poseł wróciła do tej spółki, bo ona, ta spółka elektrowni... Ale ona z niej nie odchodziła. Ona, nie, pani poseł Janowska nie była cały czas posłem zawodowym, ona nie, cały czas tam pracowała. Gwarantuję panu, że pracowała i w bankach, i wszędzie, tylko teraz pytanie. Rozumiem, że to jest taka zbieżność. Po prostu spadł na człowieka awans. No czasami tak się zdarza. No trudno, co robić? No taka karma, prawda? Spadł na człowieka awans, no i akurat wtedy, kiedy chciał popierać rząd. Czy ja sądzę, że pani poseł się o ten awans ubiegała, no bo było to, jak się domyślam, w ramach rekrutacji wewnętrznej, ale to ja naprawdę nie jestem ekspertem od spraw kadrowych w elektrowni Bełchatów. Nie, proszę, nie jest pan wybaczyć ekspertem, ale jesteście ekspertami w kupowaniu posłów, no bo jeżeli pan mi powie, że to jest przypadek, to ja powiem, no dobrze, no to przypadek, ja uwierzę, no jak powiedziałem, przypadki chodzą po ludziach. Jest też taki inny przypadek, nazywa się Lech Kołakowski, najwierniejszy z wiernych posłów PiSu, prawda? Który wziął... No, każdy ma lepsze i gorsze dni. Poseł Kołakowski ma akurat same lepsze dni ostatnio, więc niech pan uważa, bo poseł Kołakowski postanowił sprywatyzować swój mandat i wystawić na licytację. Wyszedł bowiem z PiSu, ale zaraz do niego wrócił. Oczywiście za cenę jaką? Został doradcą prezesa BGK. Ja też bym chętnie został doradcą prezesa jakiegoś banku. Doradca nie musi nic umieć, za to pobiera pensję. Ale zaraz potem... Jak się sprawa rypła, no bo media zaczęły krążyć wokół tego, to Lech Kołakowski został wiceministrem rolnictwa. No, nie, ponownie. Nie znam szczegółów jego zatrudnienia w banku, ale jeśli chodzi o wiceministra rolnictwa, no jest to funkcja polityczna. Powołuje się na nią w wyniku decyzji politycznej. Panie pośle. Pan poseł Kołakowski jest osobą, która... No, mam duże doświadczenie akurat, jeśli chodzi o obszar rolnictwa, więc tu nie widzę problemu. Mhm. Ma duże doświadczenie. A jakie? No jest po pierwsze... Jest posłem z Łomży. To jest doświadczenie no jego w obszarze rolnictwa. Wieloletnim posłem, członkiem Komisji Rolnictwa. Panie pośle, dobrze. Pamięta pan jeszcze expose Beaty Szydło? Pana nie było wtedy w Sejmie, no ale był pan w PiSie. Pokora, praca, umiar, koniec z arogancją władzy. Pamięta pan to jeszcze? Oczywiście, że pamiętam. I może pan powiedzieć ludziom, teraz naszym słuchaczom, że to, co widzimy, to przekonywanie własnych posłów, żeby nie odchodzili, tylko zostali z nami za cenę stanowisk i za cenę ciężkich pieniędzy, które będą dostawać, to jest właśnie pokora, praca, umiar i koniec z arogancją władzy? To pan tak czyta te wydarzenia, to pan twierdzi, że ktoś kogoś kupuje. Rzeczywiście... Nikt nikogo nie kupuje. No, ja tutaj absolutnie będę się trzymał takiego stanowiska. No, RMF24, Interia.pl, tam spytam o paszporty covidowe, co z tą ustawą oraz o to, czy Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej, jest przypadkiem trolem. To zacznijmy od tego drugiego. Troll nie w znaczeniu złośliwy, paskudny, tylko miły, sympatyczny. Otóż... Słyszał pan o tym, że Sejm pracuje nad Instytutem Rodziny i Demografii, prawda? Owszem, ten obiło projekt ostatnio trafił do komisji. No właśnie, ale słyszał pan o tym, chyba pan nie słyszał, bo był pan zdziwiony, jak podawaliśmy te informacje właśnie w radiu. Otóż 9 grudnia, nic tego, nizowego, nikt o tym nie słyszał, w Monitorze ukazał się taki krótki tekścik o powołaniu Instytutu Pokolenia. Słyszał pan o Instytucie Pokolenia? Owszem, jakieś faktycznie 10 minut temu rzeczywiście ta informacja mi umknęła. Instytut Pokolenia, proszę pana, to jest taki instytut, który będzie się zajmował demografią. Czyli dokładnie tak jak Instytut Rodziny i Demografii. Ale to jest zwyczajny instytut, którego prezesa powołuje premier i który nie ma nawet cienia takiego budżetu i takiej pozycji, jak planowany przez posła Wróblewskiego i pisowskich konserwatystów Instytut Rodziny i Demografii.
to jak będziecie mieli dwa instytuty od dzieci, czy tylko jeden? No tak jak mówię, akurat ten fakt mi umknął, więc mogę się dzielić tylko moimi przemyśleniami, ale no być może powodem było na przykład to, że zarządzeniem premiera można taką instytucję powołać tu i teraz, bo widać, że ten instytut dużo szerszy, o dużo mocniejszym umocowaniu, no ma jeszcze przed sobą drogę sejmową, bo nie jest wykluczone. Jest pilny, bo jak instytutu nie będzie, to wymrzemy. No demografia jest sprawą pilną i zapaść demograficzna jest sprawą pilną. Chciałby pan zasugerować słuchaczom, że oni się w tym instytucie będą tym zajmowali praktycznie? No myślę, że do tego jednak tam nie dojdzie, chociaż no, zawsze może pan redaktor śledztwo dziennikarskie w tej sprawie przeprowadzić. Ja chcę z panem porozmawiać o tym serio, bo jednak jakkolwiek jest zabawna wizja Mateusza Morawieckiego jako trolla, to jest pytanie serio, no bo wie pan... Ale to ja tylko dodam, że każdy, znaczy jak sądzę, większość ludzi, którzy zajmują się demografią, jednak nie zajmują się nią w wymiarze praktycznym. Panie pośle, dobrze, to sekundę. To teraz bądźmy szczerzy i poważni przez sekundę. Jeśli ja dobrze to wszystko rozumiem, to dzieci zapisu rodzi się coraz mniej, za to instytutów coraz więcej. No, jeśli chodzi o kwestię urodzeń dzieci, to przynajmniej spadło tempo. Zmniejszyło się tempo spadku urodzeń. Nie zmniejszyło się. Nie zmniejszyło się. Był taki moment rzeczywiście tuż po wprowadzeniu 500+, że rodziło się nagle dużo więcej dzieci, ale ono to już spadło hen. No i, pośle, to udowadnia, że demografia... Że instytut jest potrzebny. No, generalnie, a nawet dwa. Generalnie polityki demograficzne, analizy tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje obszarze, to jest potrzebne. Panie pośle, ja rozumiem, że to leży w pańskiej naturze, w pracy też, umowie o pracę, że pan ma świecić oczami, ale że pan się czuje głupio teraz. No ale bo możemy zgasić światło, pan zobaczy, że ja niczym nie będę świecił. Ale przecież to jest idiotyzm. Ja panu mówię, że Mateusz Morawiecki strollował ludzi, a pan dowiedział się o tym 10 minut temu i teraz na bieżąco Avista musi jakieś uzasadnienie do tego znaleźć. Nie, no mówię, że dzielę się tym, co mi przyszło do głowy, kiedy się o tym dowiedziałem. Rzeczywiście. Powiedziałbym raczej tak, dzielę się tym, co mi przyszło, kropka, już zostawmy głowę z tym. Dobrze? Mówię raczej, co mi ślinę na język przyniesie. Panie pośle, Ale z przyjemnością ten monitor przeczytam i się dowiem, jakie jest uzasadnienie. Panie pośle, to ja, wie pan co, to żaden problem, ja to panu zaraz, już nie chcę teraz się zajmować tym, ale zaraz panu to wyślę na telefon, bo to jest króciutki tekst tam naprawdę, strollowano to błyskawicznie. Będę zobowiązany. Tak, ja to panu wyślę, natomiast jeszcze tylko ustawę serio, czy jesteście dogadani z opozycją w sprawie ustawy o paszportach covidowych? Chodzi o tę ustawę, która wywołała ogromne poruszenie w Sejmie. Najpierw Konfederacja uniemożliwiła procedowanie jej podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, a teraz część ziobrystów się burzy, że oni w życiu żadnej segregacji i tak dalej. Znaczy przede wszystkim ustalmy fakty. To nie jest ustawa o paszportach, to jest ustawa o testowaniu, żeby stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla klientów, dla pracowników. No tak, ale ta ustawa zakłada między innymi to, że żebym ja mógł wejść na przykład do sklepu czy gdzieś, na przykład, nie wiem, do galerii, do kina, teatru, to będą sprawdzali mój paszport covidowy. Nie, to nie jest ta ustawa. Jest tam między innymi taki przepis, który to umożliwia. On nie nakazuje tego. Umożliwia. Nie, ale to nie, no to jest to, ale to jeśli pan będzie pracował w kinie, to, bo to dotyczy wyłącznie pracowników. To dotyczy pracowników, tak. Tak, ale chodzi mi też o to, że dobrze. No tylko, że nie, okej, okay, dobra, odpowiadając na pytanie. No liczę, że większość będzie, no patrząc na deklaracje różnych stron sceny politycznej. Czy w PiS-ie chociaż będzie większość? Ja myślę, że w PiS-ie, w klubie PiS większość za tym zagłosuje. A jak liczna będzie grupa, która nie będzie chciała tej ustawy? Trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście jest kilka osób, które jeszcze się... Kilka, może kilkanaście, które się jeszcze wahają, przekonujemy. No, to jest tak, no, o ile o ile rozumiałbym, chociaż ich nie podzielam, pewne wahania dotyczące właśnie pokazywania certyfikatu, że są to dane medyczne, no to tutaj nikt od nikogo pokazywania certyfikatu nie wymaga. Po prostu pracodawca będzie mógł zarządzić testowanie każdego jak leci, niezależnie od tego, czy się jest zaszczepiony, czy nie zaszczepiony. Jeżeli ktoś będzie chciał dobrowolnie okazać certyfikat, jego sprawa. Dobra, kropka. Panie pośle, czy pani poseł Siarkowska jest jeszcze w PiS-ie?
Znaczy pani poseł jest w klubie PiS, w partii nigdy nie była. Nie, nie, ona jest w partii Republikanie oczywiście. Adam Bielan sobie pozbierał naprawdę gromadkę godną pozazdroszczenia, ale jest w klubie PiS-u. Jest w klubie PiS. A mentalnie już w Konfederacji? No to jest pytanie do pani poseł. Ja jednak wierzę, że i fizycznie, i mentalnie jest w klubie PiS. Nie, bo to, nie wiem, czy to ona wymyśliła termin sanitaryzm, ale ta radosna twórczość językowa to tak właśnie mniej więcej panią poseł wskazuje. No nie jest to, nie jest to ten element, który rzeczywiście znajduje specjalny podziw w większości Prawa i Sprawiedliwości. Ale rozumiem, że nie możemy się pani poseł pozbyć, bo wtedy będzie w opozycji, a my każdego, Mejzę, Kołakowskiego, Janowską, Siarkowską, wszystkich musimy przytulić, tak? Tak jak mówiłem, parlamentaryzm polega w dużej mierze na posiadaniu większości, więc też nie możemy rozstawać się z każdym, kto w 80-90% popiera nasz program, a gdzieś się tam różnimy. Mhm. Albo na przykład próbuje naciągać dzieci, a raczej rodziców tych dzieci, prawda? No to jest sprawa trochę inna i jak pan wie, będzie rozstrzygnięta. Panie pośle, co znaczy jak pan wie? Otóż ja nie wiem, no, nic mówiłem więcej. Panu 10 minut temu. Że gdybym ja zajmował się, proszę pana, wierzeniem politykom, to bym naprawdę na tym wyszedł. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Musimy kończyć, bo pan poseł się gdzieś podobno spieszy. Dodatkowe posiedzenie komisji o 8.30. Jakiej komisji? Połączonej obrony i gospodarki. Pan czym tam się zajmuje, jeśli mogę spytać? Ja jestem członkiem komisji obrony. Wróciła z Senatu ustawa o nowelizacji prawa zamówień publicznych w kwestii zamówień wojskowych, gdzie jestem jeszcze do tego przedstawicielem wnioskodawców, odpowiadając na pańskie pytania. Panie pośle, ma pan 10 minut, żeby zdążyć na posiedzenie. Biegnę zatem. Dobrze, bardzo że mamy panu blisko. Dziękuję. Dziękuję państwu. Kłaniam się nisko. Do widzenia.